Witam z Serocka, jesteśmy na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej. Wita Państwa Marcin Piasecki, Studio Rzeczpospolitej. Jest ze mną gość, pan Robert Nowicki, członek zarządu Orlen Neptun. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie prezesie, Orlen Neptun, czyli spółka córka PKN Orlen, realizująca projekty związane z energetyką wiatrową na Bałtyku. Jakie to są projekty? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Grupa Orlen, która pokazała nową strategię, strategię związaną z ochroną środowiska, z zieloną energią, ale też także z bezpieczeństwem energetycznym państwa polskiego, czy też w ogóle tutaj tego regionu Europy, bo przypomnieć trzeba, że za wschodnią granicą nasza niezależność i nasza suwerenność może być zagrożona w każdej chwili, tak jak to się stało w związku z agresją, brutalną agresją Rosji na Ukrainę. Orlen jako grupa, a przede wszystkim poprzez Orlen Neptun, chce dojść do poziomu 9 gigawatów zielonej energii w ciągu kilku lat. To jest ambitne zadanie, ale realne, dlatego że już dzisiaj te działania, które prowadzimy poprzez choćby naszą spółkę siostrę, czyli Baltic Power, gdzie już w 2025 roku rozpocznie się, a więc to już jest praktycznie za rok z kilkoma miesiącami, instalacja pierwszej farmy wiatrowej, polskiej farmy wiatrowej na morzu, pozwoli powiedzieć, że Polska tę zieloną energię rzeczywiście ma, realizuje te zadania i jest na drodze do osiągnięcia tej dobrej emisyjności energetycznej. A przede wszystkim, co jest najważniejsze także dla Polaków, dla nas wszystkich, gdzie ta energia może być tańsza. No właśnie, ale jak rozumiem, jesteście częścią, istotną częścią realizacji strategii PKN Orlen, to jakie to będą projekty, te wasze projekty bałtyckie? Te nasze projekty, które dzisiaj mamy, to 5 lokalizacji, gdzie szczęśliwie w ramach konkursu, które ogłosiło Ministerstwo Infrastruktury i minister wyniki tego konkursu ogłosił dwa tygodnie temu, dostaliśmy obszar o potencjale około 5,2 gigawatów mocy. Jeśli dodamy do tego to, co robi spółka, inna spółka Orlenu, Baltic Power, razem z Kanadyjczykami. Dlaczego taka konstrukcja? Ano dlatego, że temat farm wiatrowych morskich to wciąż, można powiedzieć, swoiste nowum. To pewnego rodzaju innowacja, gdzie dobierając sobie partnera Kanadyjczyków, czyli partnera bezpiecznego, partnera strategicznego, my nabywaliśmy tych kompetencji. Baltic Power wyszedł już z grupy tego okresu niemowlęcego, dzięki czemu ma tam 1,2 gigawata mocy, czyli sumując dzisiaj to już jest 6,5 gigawata mocy. Oprócz tego budujemy port instalacyjny, no bo cóż po obszarach bez możliwości dostarczania tych elementów. Gdzie się będzie mieścił port instalacyjny? W Świnoujściu. W Świnoujściu pierwsze prace zaczęły się już 3 tygodnie temu. Tutaj mamy partnera Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, dlatego że podzieliliśmy te prace. Port Szczecin-Świnoujście odpowiada za tą część wodną. No, oni najlepiej się na tym znają, my za tą część lądową. Oczywiście tutaj w ramach tego portu, który będzie, tak jak powiedziałem, służył już w 2025 roku dla Baltic Power, ale on będzie też dostępny dla innych podmiotów, które będą działały w rejonie basenu tutaj Morza Bałtyckiego. I to też trzeba podkreślić, że takich portów to dzisiaj można powiedzieć i będzie docelowo w sumie kilka, patrząc na rozmieszczenie tutaj geograficzne basenu Morza Bałtyckiego. A proszę mi powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o wasze farmy, wasze projekty, kiedy przewidujecie budowę i jej zakończenie, uruchomienie przedsięwzięcia? No, cykl budowy związany jest z aukcjami. Pierwsza aukcja to jest 2025, 2027, 2029. Tak jak wspomniałem, Baltic Power to jest 2025. My aktualnie po ogłoszeniu czekamy na przyznanie tych koncesji finalnych do tych 5 obszarów. Jednocześnie dwutorowo działamy. Po pierwsze, pierwszy tor to jest kwestia związana z rozpoznaniem, bo każdy obszar wymaga gruntownych analiz środowiskowych, co jest bardzo istotne ze względu na tą
ochronę środowiska. Drugi tor to jest kwestia współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw, ten Polish content, który chcemy zachować, ten element związany też z serwisowaniem tych obszarów i utrzymaniem. Mamy pewny pomysł, mamy to opracowane utrzymanie w grupie. Zresztą mamy spółkę, która odpowiada za dystrybucję, obrót, sprzedaż energii, ale też chcemy budować porty instalacyjne i serwisowe. Serwisowe to na dziś to będzie Weba, ale jeszcze dodatkowy jeden port też będzie wymagany. A więc co to oznacza? To oznacza też rozwój tych obszarów, gdzie skoncentrowane będą te lokalizacje, bo to jest cały system naczyń powiązanych, łańcuchy dostaw, etc., etc. Proszę mi powiedzieć, a jak będzie wyglądała współpraca z partnerami międzynarodowymi? Czy taką w ogóle przewidujecie? Tutaj jesteśmy w trakcie rozmów, jesteśmy otwarci na scenariusz. Dla nas najważniejsze są dwie rzeczy. Pierwsze to jest, które są związane z potencjalnymi partnerami. Po pierwsze to jest wiarygodność, po drugie to jest bezpieczeństwo. I to są dwie takie podstawowe, dwa filary w ogóle rozmów z partnerami. Zresztą to jest, dzisiaj widzimy, że w dobie tych zmian geopolitycznych, nieraz brutalnych, jak wojna Rosji w Ukrainie, wymaga od nas skrupulatnego przyjrzenia się tym partnerom. Oczywiście z każdym partnerem, bo tutaj też nie jest, to jest informacja już medialna odnośnie planów chociażby Vestasa w okolicach Szczecina, my zawsze rozmawiając z czołowymi dostawcami poszczególnych elementów, chcemy w ten Polish content, czyli ten element polskich MŚP, polskich firm wpisać w zakres świadczenia usług na rzecz tych generalnych wykonawców, tak to by można nazwać. Okej, chęć to jedna sprawa, ale realne możliwości drugie. Czy polski ten mniejszy i średni biznes jest do tego w ogóle przygotowany, do uczestniczenia w tych najnowszych technologiach związanych z OZE? Tak, panie redaktorze, to jest tak, że te polskie firmy, one już dzisiaj działają i często, zresztą moje doświadczenie, które wynika z poprzednich moich wcieleń różnych, wynika, że gdziekolwiek byśmy nie pojechali na globie naszym, tam jest polska myśl, polski inżynier, polskie produkty. Już dzisiaj ta współpraca jest na tyle dojrzała, że można śmiało tą współpracę większą z tymi czołowymi graczami zadeklarować. Przykładem są różne przykłady, gdzie chociażby Instytut Lotnictwa, który jest we współpracy z GE, inżynierowie polscy świadczą usługi dla partnera GE. To jest znakomity przykład, że my potrafimy, Polacy, tą myśl technologiczną przekuć w innowację, która innowacja jest związana z komercjalizacją tego. Oby takich innowacji i komercjalizacji było jak najwięcej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Robert Nowicki, członek zarządu Orlen Neptun. Jeszcze raz dziękuję. Kłaniam się, dziękuję panie redaktorze.